Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna audycja na żywo, ale mam Wam do przekazania kilka ciekawostek, tak jak w tytule widzicie, o czerwonej nitce, zwanej nitką Racheli i o sposobach jej wiązania. Informacje są bardzo proste, dlatego że przede wszystkim należy zapamiętać kilka rzeczy. Jest to, mam tutaj swoje niteczki, jest to nitka ochronna. Dlaczego wiązana na lewej ręce? Dlatego, że lewą od wiek wieków uważa się za rękę biorącą, czyli jeżeli coś ma do nas przyjść negatywnego, to właśnie musi przejść przez lewą rękę, natomiast czerwona nitka blokuje wszelkiego rodzaju negatywne rzeczy. Taka czerwona nitka nazwana jest nitką Racheli, a bierze się to z legendy o takiej pramatce w Kabale, która na imię Rachela miała. I właśnie chcąc dobra swoich dzieci, w tym momencie, jeżeli na jej grobie 7 razy obwiąże się czerwoną nitkę, to ma się pełną ochronę. Także bierze się to właśnie z kabalistycznej legendy, z kabalistycznej powiastki. Są różne sposoby wiązania tej czerwonej nitki i ja Wam podam tych sposobów 4. Pierwszy, najprostszy, bierzemy czerwoną nić. Ja mam tutaj w ogóle takie, które są u nas dostępne w sklepie pentagram.pl, czyli czerwona z pentagramem konsekrowanym 26 lutego i czerwona po prostu. Wiąże się je na 3, 7, 9 bądź 12 słupów. I teraz tak, zacznę od najprostszego sposobu. Zawiązana nitka Racheli na 3 słupy. Podczas wiązania na lewej ręce powinna to zrobić nam osoba, która jest nam życzliwa, jest dla nas pozytywna, bo jeżeli będzie to osoba, która nie jest pozytywna, to ta nitka nie spełni swojego zadania, ewentualnie po prostu się zerwie. I wiążąc na 3 słupy, myślimy o naszej ochronie na poziomie ciała, umysłu i duszy. To jest pierwsza metoda. 7 słupów zostawię na koniec, może zacznę od 12 słupów. Tutaj idziemy metodą astrologiczną, wiążemy ją na 12 słupów, przy każdym myśląc o ochronie pewnego obszaru, tak jak są ułożone domy astrologiczne po kolei. Czyli wiążąc pierwszy słup, możemy pomyśleć sobie, ochraniam i zabezpieczam siebie. Dom pierwszy odpowiada za ja. Drugi słupeł, ochraniam i zabezpieczam swoją karierę, dom i posiadanie. Trzeci słupeł, ochraniam i zabezpieczam podróże. Czwarty słupeł, ochraniam i zabezpieczam rodzinę. Piąty, ochraniam i zabezpieczam to, co w życiu radosne i wszelkiego rodzaju rozrywki. Szósty, ochraniam i zabezpieczam swoją pracę. Siódmy, ochraniam i zabezpieczam współpracowników i swoją naukę. Ósmy, trudny dom, ochraniam i zabezpieczam śmierć. Tutaj możecie się ze mną zgodzić bądź nie zgodzić, ale to, że nas śmierć wszystkich czeka, to jest jeden pewnik. To, że może być łagodna bądź mniej łagodna, to jest druga sprawa. W dziewiątym suple, ochraniam i zabezpieczam swoją edukację. W dziesiątym suple ochraniam i zabezpieczam swoją karierę. W jedenastym ochraniam i zabezpieczam swoje przyjaźnie. W dwunastym ochraniam i zabezpieczam swoją samotność, swoje bytowanie, swoją intuicję i swoją wrażliwość. Także to jest ta metoda 12 supów. Może najbardziej skomplikowana, ale ludziom, którzy zajmują się tarotem czy astrologią, to mówi wiele, bo tu po prostu pracujemy na wielki mandarin. Kolejna metoda słupów 9. Wiążemy 9 słupów, używając zaklęcia. Ja już zaraz je tu znajdę w swojej księdze cieni, co nie będzie proste, już je znalazłam i już je zgubiłam, dlatego że ja napisałam to zaklęcie i zrymowałam. Także wiążąc słupy, możecie mówić. Przy pierwszym węźle stawiam żelazną, mocną zbroję. Przy drugim miecz ognisty zamykamy podwoje. Przy trzecim metal sztaby ochroną mi będzie.
Przy czwartym psy obronne wypuszczone wszędzie. Przy piątym palisada. Przy szóstym mur wysoki. Przy siódmym tarcza ochronna odczyni złe uroki. Przy ósmym tygrys mocny strzeże mego wejścia. Dziewiąty anioła stróża stawia u obejścia. I to jest bardzo, bardzo fajne zaklęcie. Gdybyście je gdzieś usłyszeli, moje jest ono. Moje jest ono. Ja wiem, że to, co ja podaję, idzie w eter. Niech idzie, ale nie wiadomo będzie, kto zacz uczyni. Natomiast najbardziej rozpropagowana i taka najpopularniejsza metoda wiązania właśnie tych czerwonych nitek, bransoletek, metodą kabalistyczną. I powiem Wam, że bardzo dużo na stronach, na YouTubach jest wpasowywania siedmiu zaklęć w te siedem supłów, a tak naprawdę wcale to tak nie wygląda. Otóż jest modlitwa, która jest wypowiadana przy wiązaniu tych siedmiu supłów i nie ma to nic wspólnego, że przy pierwszym suple zabezpieczam siebie, przy drugim rodzinę, przy trzecim ciało, przy piątym czakry. Kompletnie to nie ma racji bytu do tej metody. Oczywiście każda metoda wiązania, co kto lubi, ale to nie ma z nitką Racheli nic wspólnego, dlatego że przy zawiązywaniu na nadgarstku lewej ręki czerwonej nici, nici Racheli, mówi się modlitwę Anabekoach, która w tłumaczeniu na polski brzmi: proszę mocą swej prawicy, uwolnij ten lud, przyjmij pieśń swojego ludu, umocnij nas, oczyść nas o straszliwy. Proszę o potężny, łaknący Twej wyjątkowości, strzyż jak oka w głowie. Błogosław ich, oczyść ich łaskami swej sprawiedliwości, zawsze wynagradzaj. Niepokonany święty, w swej wielkiej dobroci prowadź swój lud. Jedyny dumny, zwróć się ku swemu ludowi, który pamięta o Twojej świętości. Przyjmij nasze błagania i usłysz nasze wołanie. Ty znasz tajemnicę. Tak brzmi ta modlitwa przełożona na język polski i ją właśnie się wypowiada podczas wiązania siedmiu supłów na czerwonej nitce. Także pamiętajcie, metoda dowolna pod tytułem pewnie każda wróżka jakoś sobie to wiąże. Metoda trzech supłów ciało, umysł, dusza do ochrony. Metoda dziewięciu supłów ochrona tego wszystkiego, co mamy w wielkiej mandali. Ochrona dziewięciu supłów z moim zaklęciem, to jest zaklęcie na węzeł czarownic na 9 supłów, dokładnie tak, i 7 supłów przy modlitwie Anabekoach, czyli kabalistycznej, judaistycznej modlitwie, bez wymysłów jakichś dziwnych zaklęć. To jest ta prawidłowa metoda 7 supłów. Jeżeli chcecie, możecie taką bransoletkę zawiązać sami, to jest oczywiste, znaczy sami sobie, chyba ząbkami. Sami sobie nie zawiążecie, ale przez życzliwą osobę możecie to zrobić sobie wzajemnie. Pamiętajcie, że taką bransoletkę nosicie do zerwania. Nie ściągacie jej wcale, ani przy kąpieli, ani do spania. Ona po prostu jest i tkwi. Spełni swoje zadanie, po prostu się zerwie, wiążemy nową. To nie jest tragedia, klątwa została rzucona. Nie, nie, nie. Po prostu wiążemy nową. Natomiast my również posiadamy w swojej ofercie ochronne, czerwone bransoletki, wiązane różnymi metodami, ale tyle jest fajnego, że możecie je sobie sami założyć, gdyby ktoś chciał. Z ochronnym, konsekrowanym pentagramem również posiadamy. Także zapraszam bardzo serdecznie, a myślę, że taka wiedza o czerwonej nitce, czerwonej bransoletce, ochronnej, lewy nadgarstek bardzo Wam się przyda. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za bycie, buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnych krótkich filmach o różnych magicznych wiadomościach. Tym razem wypróbuję stream z kamery internetowej, szeroki zasięg, drugą kamerę widać, tą, którą nagrywam filmy z odpowiedziami na Wasze pytania, ale wiecie, metoda prób i błędów, damy radę. Do zobaczenia, pa, pa, zobaczymy, jak to się wyłącza w ogóle.